Pomidziarski. Razem z rodziną w miejscowości Kostrzyn uprawiamy pomidory na powierzchni 2 hektarów. W strukturze pomidora dominuje pomidor szery. Mamy również pomidory Rosamunda, a także brązowy Bucanero. Rozsadę przywozi nam grupa producentów rozsad Leonów. Rośliny były sadzone około 15 kwietnia. Tak, są to rośliny szczepione na podkładce Emperador i Arnold. Pomidory były prowadzone na 4 pędy. 4 grubowocowe prowadzone są na 2 pędy. Jesteśmy w tunelu, w którym rośnie pomidor Rosamunda. Grona są regulowane. Również w tym tunelu prowadzone są doświadczenia z preparatami mikrobiologicznymi firmy Intermag. Rośliny są zapylane przez trzmiele. Staramy się kłaść nacisk na ochronę biologiczną. Staramy się jak najmniej używać środków chemicznych. Pomidory sadzone były 15 kwietnia. Zaraz po posadzeniu praktycznie wystąpiły dosyć mocne przymrozki, gdzie musieliśmy ratować plantację z raszaczami nad foliami, żeby uchronić plantację przed zmarznięciem. Później jednak kwiecień i maj były bardzo zimne, więc te pomidory rosły bardzo, bardzo wolno i bardzo słabo. Był problem z związaniem pierwszych gron. Teraz już mamy czerwiec, pogodę mamy bardzo ładną i ciepłą, wręcz gorącą. I tutaj mamy teraz kolejny problem, że rośliny mają za dużo energii i po prostu nie mogą jej wykorzystać. Codzienna pielęgnacja w obecnej chwili składa się z obrywania wilków, a także podpinania do podpór, jakimi są sznurki. Przy zbiór, jeśli chodzi o pomidora szery, myślę, że za około tydzień. W przypadku grubowocowych 2-3 tygodnie. Nasze gospodarstwo specjalizuje się głównie w produkcji pomidora szery. Jesteśmy właśnie w takim tunelu. Głównie uprawiamy odmiany Sweetel, Angel, Duel, Sherami, Lorka. Pomidory szery konfekcjonowane są w różny sposób. Od luzu w 3-kilogramowych kartonach poprzez pojemniki 250 gramów. Również półkilowe, no, w zależności od wymagań klienta. Najważniejszym czynnikiem w uprawie pomidora szery są ludzie do pracy. Ich nie może zabraknąć podczas zbioru, gdyż towar może zostać niezebrany. Nasze gospodarstwo współpracuje z siecią Carrefour. Wstawiamy tam produkty pod marką Jakość z Natury. Nasze gospodarstwo również prowadzi uprawę derenia od kilku lat. Czekamy na pierwsze zbiory.